Cześć, dzień dobry, cześć Joanno. Dzień Witam cię bardzo dobry. serdecznie. Skąd w ogóle nadajesz? Jeśli możesz nam powiedzieć tutaj trochę o okolicznościach i miejscu. Jak nadaję teraz z Surinamu, chociaż moje tło z tyłu jakby nie pokazuje tego, ale u mnie jest godzina, która u mnie jest godzina, czekaj, 9 dochodzi. 9 rano, więc już strasznie mocno świeci słońce, więc gdybym wyszła na zewnątrz, to prawdopodobnie byśmy się nie widzieli. Ale tak, jestem w Surinamie, najmniejszym kraju Ameryki Południowej. A czemu pojechałaś? Zostałaś wygnana w związku z premierą książki Przemilczane? Nie, no co ty. To była jakaś taka decyzja. Chociaż to by dobrze wyglądało w moim życiorysie, ale na poważnie, to była decyzja, którą podjęłam rzeczywiście gdzieś w okolicach premiery Przemilczanych, bo to był koniec 2018 roku. No, decyzja o tym, żeby wyjechać z Polski, spróbować żyć trochę w innych warunkach, bo to, co widać z tyłu, to jest kawałek ściany w moim nowym domu, czyli na 11-metrowej łódce, na jachcie dwumasztowym. Więc od listopada 2019 roku żyję na tej łódce. Przyleciałam do Trinidadu, teraz jestem w Surinamie. Pływaliśmy po Wyspach Karaibskich i tak się w związku z... Mieliśmy trochę inne plany związane z podróżowaniem, też tutaj życiem. Ale ze względu na pandemię to się jakoś mocno zmieniło i zamiast żeglować na północ, pożeglowaliśmy na południe. No i teraz jesteśmy tutaj w Surinamie, zobaczymy co dalej. Też pandemia w przypadku żeglarzy mocno wpływa na decyzje o planach na przyszłość. Na razie siedzimy tutaj, zobaczymy co przyniesie 2021 rok. Mnie fascynuje tylko to, że ostatnie pytanie naprawdę, bo przejdziemy zaraz do właściwego tematu, ale mnie fascynuje to, że jesteś tam z kotem i zawsze się zastanawiam, jak ten kot sobie radzi, bo kot marynarz to w ogóle jest coś niesamowitego, ale on przecież musi mieć jedzenie, załatwia się w jakiś sposób takie sprawy techniczne. Jak sobie radzi? No, kot przyleciał trochę później, bo ja w lutym byłam na kilka dni w Polsce. Kot pewnie tutaj gdzieś możliwe, że jakoś się pojawi, Skoczy. bo do godziny 10 jest żywy, a później ma spanie, bo jest już tak gorąco. My mamy tutaj teraz tak między 34-36 stopni w cieniu. Więc jest tak gorąco, że on nie daje rady funkcjonować, idzie spać. Już tutaj przed chwilą, zanim żeśmy się połączyli, była cała aria piszczenia, żeby dać nowe chrupki. Kot sobie radzi zadziwiająco, fenomenalnie. Też się tego bardzo bałam, ale w związku z tym, że to jest kot, który ma 17 lat i jest ze mną od samego początku, jest moim najwierniejszym towarzyszem. Kot ma na imię Polok. Jeszcze pół roku przed moim wyjazdem stracił wzrok, więc jest kotem niewidomym, ale ja sobie nie byłam w stanie wyobrazić tego, że go zostawiam, bo podjęłam jakąś decyzję o przeprowadzce, o zmianie systemu swojego życia i tak dalej. No więc ja w listopadzie, w lutym kot i odpowiadając na twoje pytanie takie techniczne, on sobie świetnie radzi. Rzeczywiście pierwsze 3 tygodnie były dość trudne, poznanie terenu, schody, wiesz, no zupełnie inny system tutaj. Poza tym my nie mamy na zewnątrz łódki żadnych siatek maskujących, ani takich siatek ochronnych. Ale się fenomenalnie wszystkiego nauczył. Chodzi sam w nocy, bo przestawił się już całkowicie na to, żeby żyć w nocy, więc w nocy, jak my śpimy, podróżuje sobie po pokładzie. Dotychczas do wody nie wpadł. Chyba nie wiem, czy może jakoś czuje, że tam jest coś niebezpiecznie. Jedzenie raczej w jego przypadku kupuje się z dużym wyprzedzeniem. Podobnie żwirek, który czasem nie zawsze można dostać. Ale generalnie, wiesz, ma nowych przyjaciół w postaci zwierzątek, które tutaj dookoła wydają różne dźwięki, ale myślę, że to była dobra decyzja dla niego. No, odżył tutaj, więc wszyscy mnie namawiają do tego, żebym na Instagramie założyła mu konto, ale ja jestem w te klocki bardzo słaba.
czasem wrzucam rzeczywiście jakieś zdjęcie mojego dziadziusia, kociego dziadziusia, ale nie. To nie jest, myślę, dobry pomysł, żeby, wiesz, żeby tutaj kot Polok lat 17 miał swoje konto na Instagramie i dokumentował swoje karaibskie nie tylko podróże. Ale były takie głosy, ja jakby rozumiem, natomiast nie. Także kot jest w fenomenalnym zdrowiu. A to w ogóle jestem zaskoczony, że on ma 17 lat, bo też bym w ogóle nie przypuszczał, że aż tyle, bo wygląda tak zdrowo i przed największymi przygodami swojego życia w zasadzie, jak to widziałem jego. No to jest kot, któremu udało się jeszcze przelecieć przed całym rozpoczęciem pandemii, bo tak jak mówię, ja byłam gdzieś w połowie lutego w Polsce i już jak wracaliśmy... Leciałam z Martyniki, wracałam z nim na Martynikę. Jak leciliśmy na Martynikę, to na pokładzie naszego samolotu było 100 osób na 300 miejsc, więc mieliśmy szczęście, bo kot był w stanie przetrwać ten prawie 9-godzinny lot w takich bardzo dość dobrych, znaczy w dość dobrych warunkach, jak na, wiesz, jednak zwierzę na pokładzie, w momencie, kiedy byłoby... Bo był na pokładzie, bo na ogół zwierzęta się do luku bagażowego niestety chowa. On jest, tutaj wszystko zależy od wagi, poniżej 8 kilo możesz dostać na rzeczywiście pozwolenie, żeby był na tym. Także jest kotem, który wyprzedził pandemię, udało nam się przelecieć i wiesz, jest tutaj cały czas. No zobaczymy co dalej, no pływa, czuje się... Mogę powiedzieć szczerze i uczciwie, że czasami jeśli pływamy, to czuję się o wiele lepiej niż ja, jeśli chodzi o kwestie choroby morskiej na przykład, wiesz. Że już jest pierwszym oficerem, przyzwyczaił się. No oczywiście. Wow. Także wiesz, no osobna kwestia, tak? Jego życiorys. Dobrze, jaka mama, taki syn w zasadzie, można by powiedzieć. Mnie nie wypada, przygody. Ale przytaknę. Słuchaj, wiesz co, bo a propos przygód, to choć to nie wiem, czy może jest adekwatne słowo, no ale powiedzmy jakaś przygoda poznawcza, myślę, dla wielu na pewno będzie. To mówię o tym, co ty robisz, o twojej pracy na rzecz pamięci albo na rzecz spraw przemilczanych, że użyję twojej formuły i tytułu książki, bo niebawem się ukaże, za kilka miesięcy się ukaże nowa książka Nakładem krytyki politycznej, oni, homoseksualiści w czasie II wojny światowej. Wydaje się to niebywałe, że tyle dekad musi upłynąć, żeby napisać o tak ważnym temacie. I jakaś zajawka już tej książki się ukazała w tekstach drugich, w trzecim numerze z roku 2020 i ten tekst się nazywa Panienki, szwungi, fajfusy, laleczki o przemocy seksualnej wobec mężczyzn w obozach koncentracyjnych. Ale zastanawiam się, dlaczego w tym tytule nie pada słowo najważniejsze, czyli people. I teraz chciałem cię o niego zapytać. Kim był people? Jak go zdefiniować? To jest definicja, która funkcjonuje w historii obozów koncentracyjnych. Mówię o tej takiej opowieści też powojennej i badaniach jako coś bardzo pojemnego, ale najczęściej w takim kontekście mocno seksualnym, przemocowo-seksualnym. A żeby tutaj oddać sprawiedliwość, to people synonimicznie poprawne byłoby użycie służący, obozowy służący. People, czyli ktoś, kto był służącym dla więźniów funkcyjnych w obozie, jeżeli chodzi o kobiety, pojawiła się taka nazwa kalifaktorka i ta obozu, ale jeszcze raz, wiesz co, bo pojawia się zawsze w tym, to co powiedział, który nie tylko czyścił. Przepraszam, bo ci przerywam, bo trochę ciebie przerywało, bo mówiłaś jeszcze, jaka się nazwa pojawiała.
od tego momentu, gdybyś mogła powtórzyć, bo tutaj nie słyszała. Kalifornia. O, dobra. Pełne zdanie, przepraszam. Więc jeśli chodzi o kobiecy odpowiednik pipla, to pojawia się taka nazwa kalifaktorka. Kalifaktor też, jeśli chodzi o męski odpowiednik. Ale rzeczywiście tutaj warto pamiętać o tym, że tutaj bez względu na rozróżnienie płci, taka funkcja, nieformalna funkcja służącego, służącej w obozie, jeśli chodzi o więźniów funkcyjnych, była i ona bardzo często była opisywana w literaturze wspomnieniowej, w świadectwach byłych więźniów i więźniarek. I najczęściej tutaj pojawiał się ten kontekst seksualny i trochę zahaczając o twoje pytanie, odpowiadając, dlaczego w samym tytule nie ma tego pipla, to jakby ja postanowiłam, żeby wyciągnąć na światło dzienne te nazwy, które gdzieś tam w takim ogólnym dyskursie zginęły, a które są o wiele mocniejsze, jakby też pokazują w wielu przypadkach homofobię autorów świadectw, prawda? Natomiast rzeczywiście pipel nadal jest takim określeniem, które pozostaje, po pierwsze jest w jakiś tam sposób obce i bardzo rzadko jest naznaczone takim negatywnym kontekstem. Trzeba się naprawdę wczytać w sytuację, żeby jakby z samego słowa wyciągnąć te negatywne konotacje. Mówię, krążę wokół tematu, mówiąc, że tutaj pojawiała się bardzo często seksualność. Oczywiście chodzi mi o relacje seksualne. Dzisiaj powiedzielibyśmy bardziej seksualne, barter seksualny w obozie, w którym po prostu więzień stojący niżej w hierarchii obozowej no, przyjmuje jakąś funkcję, w tym przypadku właśnie służącego, w zamian za lepszą pozycję. Pojawia się tutaj taki artefakt w postaci relacji seksualnych, ale to umożliwia mu przeżycie. Nie? To na takim najprostszym układzie. Oczywiście przy piplach, i to jest, o tym jest tak naprawdę ten tekst, przy piplach pojawia się też bardzo mocno kontekst przemocy seksualnej. Jeśli już dochodziło do przekroczeń w sferze przemocowej, to bardzo często dotyczyło to właśnie tych relacji pomiędzy funkcyjnymi a służącymi. I druga kwestia, jeśli już opisuje się przemoc seksualną w stosunku do mężczyzn w obozie, to zawsze dotyczy to pipli. I trzecia rzecz, którą warto powiedzieć, że to słowo jako pipel, jako określenie wielu osobom, które świadkowały, bo wystarczyło powiedzieć pipel i nikt już nie dopytywał o imię i nazwisko więźnia, który tym piplem był, bo jakby automatycznie wszyscy wiedzieli, że to jest tak stabilizowany temat, tak mocne doświadczenie, dla wielu tak skandaliczny wątek w historii, że lepiej zastosować anonimizację i po prostu nie mówić o tym, kto był piplem. Stąd też na dzień dzisiejszy tych relacji osób, które opowiedziały o swoich doświadczeniach przemocy seksualnej, seksualnego barteru w obozie, mówię o mężczyznach i o tych relacjach homoseksualnych, jest bardzo, bardzo niewielu. Te relacje, jeśli nawet są, to gdzieś giną, nie ma ich i to jest też taki był pomysł na ten fragment książki, żeby jakby wrócić do tego tematu i jakby wyciągnąć go szerzej niż tylko takie proste określenia, które najczęściej są w słowniczkach umieszczanych za wspomnieniami byłych więźniów, jest pipel, pauza, służący więźnia funkcyjnego, który był wykorzystywany seksualnie, parafrazując, prawda? I na tym się sprawa zamyka, nikt nie wchodzi głębiej. I jeszcze jedna rzecz, którą warto, myślę, tutaj powiedzieć, to też ja sobie nie wyobrażałam trochę tej książki o mężczyznach homoseksualnych w okresie II wojny światowej bez tego fragmentu, ponieważ w Polsce do dnia dzisiejszego dominuje taki pogląd, że jeśli już mówi się o relacjach homoseksualnych w obozach koncentracyjnych, to zawsze mówi się o relacjach homoseksualnych przemocowych.
Łączy się też dwa zjawiska. Z jednej strony paragraf 175, z drugiej strony te nieformalne, często przemocowe albo barter seksualne relacje, które mogły dotyczyć wszystkich grup więźniów. I to jest tak mocny stereotyp. Przepraszam, muszę ci tutaj wejść tak. słowo, bo może nie wszyscy wiedzą, z tych oglądających, bo dopiero się dowiedzą po tym. Chciałem, żebyś wytłumaczyła tą różnicę, bo to jest taka zasadnicza różnica. Ty też piszesz o tym. Bardzo często wybór partnerów seksualnych nie był związany z orientacją seksualną więźnia. To po pierwsze, jako pierwszy kontekst, ale drugi kontekst najważniejszy, to znaczy, żebyś wyjaśniła, co to był paragraf 175 i jak on działał, dlaczego on był taki ważny, dlaczego jest ważnym kluczem. Więc paragraf 175 to jest rok 1871. Ja nawet nie wracam do tego okresu jeszcze wcześniejszego, przed zjednoczeniem Niemiec. Tam też pojawia się ustawodawstwo bardzo podobne do paragrafu 175. Jakby z historii samego paragrafu zaczynamy w roku 1871. I to był paragraf, który penalizował relacje homoseksualne pomiędzy mężczyznami. W tej formie z drugiej połowy XIX wieku przetrwał do roku 1935. Oczywiście warto tu już zaznaczyć, że nie popełniłam błędu mówiąc relacje homoseksualne mężczyzn, bo rzeczywiście pod paragraf 175 nie podpadały kobiety. Ale w roku 1935 doszło do zaostrzenia paragrafu, okres nazistowski. Zaostrzenie paragrafu polegało jakby na rozszerzeniu prawa. Obok paragrafu 175 pojawił się paragraf 175a i paragraf 175b. W skrócie to zaostrzenie polegało na tym, że przede wszystkim od roku 1935 każda relacja seksualna, każda forma relacji seksualnej była penalizowana i wystarczyło podejrzenie, a nie złapanie na gorącym uczynku, nie wiem, stosunek seksualny, wystarczyło podejrzenie o relację, żeby rozpocząć ścieżkę penitencjarną, czyli w większości przypadków i dowodem na przykład mogła być jakaś kartka, prawda? Tak jak, dokładnie. Tak jak w książce, list miłosny na przykład, albo taki, który sugerował, że jest na przykład tęsknota między... I to było podstawą do wszczęcia sprawy. To było podstawą do wszczęcia sprawy i też to, co ciekawe i co myślę, że też tutaj do tego tematu Pipli jest dość interesujące, to znaczy, że od 1935 roku wprowadzono, przy paragrafie 175a, wprowadzono jeszcze takie rozróżnienie wiekowe. To znaczy generalnie w Republice Weimarskiej, a później w III Rzeszy, tak jak we wszystkich krajach obowiązuje, jeśli chodzi o pełnoletność, rok 18, od 18 roku życia jesteś osobą pełnoletnią. Przy paragrafie 175 wprowadzono, że jakby wyższa kara jest w momencie, kiedy jeden z mężczyzn, który jest sądzony na mocy paragrafu, ma poniżej 21 roku życia, a jeden powyżej. I wtedy automatycznie jakby skakały widełki, jeśli chodzi o karę, bo mieliśmy do czynienia z tak zwanym uwiedzeniem młodocianego. Widzisz, tutaj jakby to balansowanie na zasadzie takiej, że ktoś od 18 roku życia, czy tam nawet wcześniej, bo pedofilia była wtedy do 14, czyli od 14 do 21 roku życia była jeszcze wprowadzona taka osobna jakby kategoria młodocianych i wtedy jakby widełki były wyższe, tak? Czy nikt nie brał pod uwagę tego, że na przykład mogło dojść do sytuacji relacji seksualnej pomiędzy 20 a 21-latkiem, prawda? Wtedy i tak jakby tutaj to się, jakby kara była wyższa. Więc to też jest taka zmiana, która w tym roku 1935 nastąpiła. Mocno wpłynęła też na liczby, jeśli chodzi o zatrzymania, ale paragraf nie stracił swojej mocy po roku 1945. To jest też bardzo istotne, że tak naprawdę do końca lat 60. w Republice Federalnej Niemiec istniała ta wersja nazistowska, co też bardzo mocno wpływa na pamięć tej grupy i na świadectwa, bo większość ludzi, którzy przeżyli, ale na przykład nie odsiedzieli kary,
do końca, zasądzone im kary do końca. Była taka możliwość po wojnie, że wracali do jednostek penitencjarnych, odsiadując wyrok z czasów nazistowskich, bo prawo cały czas funkcjonowało. Ostatecznie jakby cały paragraf usunięto, zmniejszane od końca lat 60., ale ostatecznie usunięto go w 1994 roku. Więc to taka w skrócie bardzo historia samego paragrafu, ale też pokazująca jakoś tam takie miejsca, gdzie można było, gdzie łatwo jest zobaczyć, jak propaganda naciągała pewne sytuacje, bo na przykład to, co mówiłam a propos młodocianych, bardzo często służyło do tego, żeby właśnie wiązać homoseksuali z pedofilią, jakby hołdując oczywiście tym wszystkim starym, tradycyjnym konceptom jeszcze z drugiej połowy XIX wieku, więc tutaj jak najbardziej władza nazistowska liczyła na to, że te wszystkie te demony odżyją, tak? I tutaj rzeczywiście to funkcjonowało i przy Piplach sytuacja jest bardzo podobna. Bardzo często w tych relacjach świadków pisze się, że Pipel to był młody chłopak wykorzystywany seksualnie w obozie. No, źródła pokazują, że najczęściej to był rzeczywiście, używając nazistowskiej nomenklatury, młodociany, czyli 19, 20, 21-latek. Rzadko się to zdarzało, że był to chłopiec 12-13-letni, prawda? No i to też pokazuje te przesunięcia, prawda? Jakby jak mocno tutaj nadal po wojnie gdzieś relacje homoseksualne w obozie wpycha się w tą kliszę zachowań pedofilskich. Ale odpowiadając na drugą część twojego pytania, rzeczywiście to jest coś, co w polskiej pamięci jest, koncept, który w polskiej pamięci jest bardzo mocno zabetonowany. Jeśli już mówimy o doświadczeniach, relacjach homoseksualnych w okresie wojny, to zawsze łączy się to z oskarżeniami o pedofilię, z jakimiś przemocowymi opowieściami. Bardzo często też tutaj dochodzi kwestia narodowości i etniczności, czyli mówi się, że Polacy nie byli homoseksualni, tylko i wyłącznie niemieccy więźniowie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma takiego wstępu i takiego pełnego spojrzenia i rozdzielenia, że do obozów trafiali mężczyźni skazani na mocy 175a, tych dwóch paragrafów, i nie ma nigdzie znaku równości, że jeśli ktoś miał w swojej biografii kryminalnej, tak to nazwijmy, paragraf 175, to automatycznie jak chce powiedzieć polska pamięć zbiorowa po II wojnie światowej, to automatycznie był tą bestią obozową, która, nie wiem, wykorzystywała seksualnie innych więźniów. Tutaj jakby tego znaku równości po prostu nie ma. Są dwa zupełnie inne typy doświadczeń. Jest, świetnie o tym pisał i to jest ciekawe, że mimo, że ta książka jest bardzo popularna, to jakoś nie jesteśmy w stanie jej odczytać do końca, bo świetnie o tym pisał Grzesiuk w 5 lat facetu, prawda? Napisane wprost, bardziej prosto się nie da, że rzeczywiście w obozie koncentracyjnym, tak jak w każdej jednostce penitencjarnej, pojawiały się dobrowolne, przemocowe relacje homoseksualne, które z orientacją więźnia bardzo często to nie musiały mieć nic wspólnego, prawda? To było też znaczenie władzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast paragraf 175 to zupełnie inna para kaloszy, że tak powiem, ale też to, jak już jesteśmy tutaj, to jeszcze jedna rzecz, którą powiem, która myślę, że jest istotna, to, że w Polsce dominuje takie przekonanie, że to nie jest nasza historia. Dlaczego? Dlatego, że zwykło się mówić, że pod paragraf 175 nie podpadali mężczyźni innej narodowości niż niemiecka, ewentualnie Volksdeutsche, czyli Reichsdeutsche i Volksdeutsche. No i to jest dość poważny błąd merytoryczny, powielany wielokrotnie w tych kilku publikacjach, które są po polsku, ale także w artykułach prasowych, ponieważ Polacy podpadali pod 175, nie tylko w sytuacjach, kiedy
zatrzymani byli na przykład mężczyzna polskiego pochodzenia, który, załóżmy, miał romans z mężczyzną niemieckiego pochodzenia, ale także mężczyźni polskiego pochodzenia, których na przykład złapano na wspólnej masturbacji. Bardzo często to są taka sytuacja, w której pojawia się oskarżenie z paragrafu 175. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście jakby przez dekady wierzy się, że Polak i pisze się, że Polacy no jakby z gruntu nie byli 175, to mamy dość duży problem pamięciowy, żeby odbudować jakby ten fragment, że to jest jednak jak najbardziej nasza historia. I mi w ogóle tam wydaje się, że tam jest mnóstwo takich problemów, powiedziałbym też badawczych, to znaczy jak to badać. Jednym z takich mniej interesujących jest kwestia perspektyw, bo to, o czym ty teraz mówisz i o czym w dużej mierze też piszesz, to jest taka trochę relacja zewnętrzna i odtwarzanie, ale najciekawsze, a zarazem najtrudniejsze, najciekawsze w sensie szerszym niż tylko jakaś czysta informacja, jest, wydaje mi się, ta relacja, czy raczej relacja o doświadczeniu z perspektywy osób, które doświadczały tej przemocy. To jest z wielu względów takich też psychologicznych poblokowane, przede wszystkim wydaje się psychologicznych, ale nie tylko, bo też inne demony tutaj działają na niekorzyść. I teraz pytanie, czy udało ci się dotrzeć i czy raczej jak udaje się docierać do tych opowieści o doświadczeniach, bo wydaje się, że tutaj to jest praca, która mocno wykracza poza taki tradycyjny warsztat historyczny. No to jest, może tak odpowiem, łącząc się ze swoim poprzednim tematem i z książką Przemilczane, gdzie rzeczywiście jakby takim moim podstawowym problemem badawczym na samym początku było to, że jakby no ja nie miałam relacji, praktycznie nie miałam relacji wprost. I bardzo przez lata próbowałam opowiedzieć tę historię inaczej, by sprawdzić wszelkie możliwe inne źródła i tam rzeczywiście poszukać w tych dokumentach, które najczęściej traktujemy, nie wiem, dokumentach proweniencji niemieckiej, które najczęściej traktujemy jako jakoś luźny opis sytuacji, jako czysto informacyjny koncept, żeby tam poszukać jakiejś recepty na to, żeby o tych kobietach seksualnych, pracownicach przymusowych opowiedzieć. Tych form było bardzo dużo, ale rzeczywiście mówię o tym dlatego, że tam się jakoś nauczyłam takich prób szukania rzeczywiście wbrew temu, co się powszechnie sądzi, że czyli to słynne określenie, że nie można robić w sensie opracowywać jakiegoś tematu historycznego, bo jest mało źródeł, albo bo tych źródeł jest tak, te źródła są tak słabe metodologicznie, że nie jesteśmy w stanie na ich podstawie zbudować żadnej opowieści. I tutaj jakby praca nad tą książką, nową książką Oni była o tyle łatwiejsza, że rzeczywiście wbrew powszechnemu przekonaniu tych materiałów dotyczących mężczyzn skazanych na mocy 175 w okresie wojny jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jakby starałam się postawić rzeczywiście ponownie na mikrohistorię. Tym razem miałam rzeczywiście o wiele więcej takich szczegółów, dokumentów osobistych i to jest coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło, czyli bardzo często pracując na teczkach kryminalnych, sądowniczych, policyjnych, poddajemy się, bo jakby uważamy, że tylko i wyłącznie zeznanie więźnia jest jego głosem, prawda? Oczywiście każdy z nas ma gdzieś z tyłu głowy, że to zeznanie było oddawane w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, więc jakby to nie jest relacja pierwszej kategorii. Oczywiście ja z tego korzystam, ale gdzieś w tych teczkach bardzo często zachowały się też dokumenty osobiste w postaci listów. I to jest coś, co bardzo często historycy, mówiąc brutalnie, przerzucają. Dlaczego? Dlatego, że to są materiały, które są bardzo często pisane ręcznie,
trudne do odczytania, w wielu przypadkach zniszczone, pisane, nie wiem, piórem, w związku z tym atrament jest praktycznie niewidoczny. I takim moim głównym zamiarem przy tej książce było odzyskanie, po pierwsze odzyskanie tych źródeł, znaczy odzyskanie tych listów. Często to odczytywanie trwało bardzo długo, tutaj pomagali mi też koledzy historycy z Niemiec, ale rzeczywiście to zbudowało jakiś taki bardzo osobisty i emocjonalny kontekst do tej historii i chyba mam nadzieję, no bo to też jest projekt, który do książka, która dopiero się ukaże, więc jakby czekam na jakiś oddźwięk, ale mam wrażenie, że to jest na dzień dzisiejszy jedyna forma tego, żeby jakby pokazać życie tych ludzi trochę z innej perspektywy niż tylko ta perspektywa kryminalna. To jest jedna rzecz. No i jest to dokument osobisty i jakoś też zależało mi na tym, żeby ta nowa książka w tej warstwie mikrohistorycznej była też zbiorem pewnych dokumentów, zbiorem źródeł. Więc w większości przypadków ja te listy cytuję w całości. To są listy rodzin też bardzo często. Albo ostatnie takie głosy przed tym, jak więzień został przeniesiony do nowej jednostki penitencjarnej i w sumie dalej nie wiemy, co się z nim dzieje. Ale też druga rzecz, która gdzieś tutaj była dla mnie istotna i którą też starałam się zrobić inaczej niż robiłam w Przemilczanych, to też wyciągnąć jak najwięcej fotografii. To jest, uważam, coś podstawowy błąd, który mamy, jeśli chodzi o polską pamięć dotyczącą różowych trójkątów, czyli właśnie mężczyzn skazanych na mocy 175, szerzej mężczyzn homoseksualnych w okresie wojny, że tak naprawdę znamy symbol, ten różowy trójkąt, on ma swoją historię też przecież powojenną, teraz jest zupełnie inaczej używany od wielu dekad, ale gdzieś tam w tle ta historia nazistowska jest. Znamy symbol, ale nie znamy nazwisk. Nie wiemy, kim byli ci ludzie. Nie znamy ich twarzy. I też przez lata ludzie, którzy jakby znali w jakiś tam sposób zbiory polskich archiwów, twierdzili, że tych dokumentów nie ma. One jak najbardziej są. Jest ich bardzo, bardzo dużo. I staramy się też w tej książce razem z wydawnictwem, żeby te fotografie gdzieś pojawiły się na kartach tej książki, że to nie są anonimowi ludzie, to nie jest anonimowa grupa osób, o której gdzieś tam coś wiemy. Ja się dość często na kartach tej książki powołuję na takie określenie, że w przypadku tej grupy mówi się, że po pierwsze, że byli to Niemcy, co już wyjaśniłam. Po drugie, że było ich stosunkowo niewielu, z czego wynika, że tak naprawdę nie ma sensu się nimi zajmować, no bo nie ma źródeł, było ich niewielu i nie jest to nasza historia. No i to jest taka mantra, którą ja słyszałam od samego początku. I trochę ta mantra jest taką krótką odpowiedzią na twoje pytanie. Znaczy wszystko, co celem moim było to, żeby te trzy punkty odwrócić i pokazać, że hola hola, jest zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że to się udało. Ten fragment, który jest w tekstach drugich, to jest już fragment z trzeciej części książki, bardziej taki podsumowujący, pokazujący pewne fantazmaty, które tam działają. Ale cała druga część to są po prostu mikrohistorie ludzi z tą biografią przedwojenną, jeśli była możliwość taka, to także z biografią powojenną. Natomiast jeśli chodzi o same relacje osób wykorzystywanych seksualnie, tutaj w przypadku Pipli, no to można policzyć na palcach jednej ręki. Nawet, co ciekawe, jeśli już ktoś zdecydował się mówić o tej historii, to bardzo często ta opowieść zostaje na kartach książki i nikt nie zwraca na to uwagi. I to jest coś, co też mnie bardzo mocno wskazać, że tak jak wspomniałeś na samym początku, doświadczenie przemocy seksualnej to doświadczenie traumatyczne, które też potrzebuje, jakby świadek i świadkini potrzebują wyjścia z tej traumy. I w momencie przemilczenia powojennego ten etap po prostu nie istniał. I
I to jest coś, co jest ta nieodrobiona lekcja polskiej pamięci, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Ja swoje zadanie rozumiem w tym przypadku jedynie jakby na pokazaniu pewnych fantazmatów i mechanizmów, które doprowadziły do tego, że ta pamięć się zamknęła, że tej opowieści nie było, że ci świadkowie bali się mówić, bo to jest też o tym. No i ty dajesz im głos, to jest duża sprawa, co mówię jako czytelnik i za co też ci dziękuję bardzo. Czekam w takim razie na książkę i mam nadzieję, że to będzie pretekst do kolejnego spotkania. A na razie ci ja bardzo, też bardzo dziękuję. Bardzo bym chciała. Dzięki wielkie i trzymajcie się tam na dzięki wodach. Dzięki ogromne.